Ja to ktoś inny. To tytuł wystawy fotografii Marcina Kwiatkowskiego, otwartej w Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży. Estetycznemu pięknu fotografii autora towarzyszy dramat egzystencjalny. Marcin Kwiatkowski jest artystą wielu sztuk. Zajmuje się fotografią, poezją, teatrem. Bywa aktorem, ale także i reżyserem. Wszystko to robi w swoim ukochanym Tykocinie, którego właściwie nie opuszcza, chociaż studia spędził w innym miejscu, w Pułtusku, ale szybko wrócił do Tykocina i tam jest jego życie, jego żywioł, jego świat. Na wystawie pokazuje fotografie. Fotografie pochodzą z kilku cykli. Cykli tych stworzył wiele, niektóre opatrzył swoimi komentarzami poetyckimi, do niektórych znalazł myśli wielkich tego świata. Ale zawsze w jego fotografii właśnie jest ten wydźwięk filozoficzny, jest jeszcze słowo. To nie znaczy, że trzeba je, te fotografie dopowiadać, ale na pewno to słowo od autora troszeczkę wyjaśnia. Marcin jest człowiekiem, którego chyba męczy zgiełk dzisiejszego świata. Jest człowiekiem, który poszukuje w sztuce autentyczności, autentyzmu. Jest to bardzo trudne, bo dzisiejszy świat, my wszyscy zakładamy maski, przybieramy pozy, poddajemy się konwencjom, właściwie sami siebie umieszczamy w takim bezpiecznym miejscu, stajemy się podobni do innych. On przeciwko temu wszystkiemu protestuje na swoich fotografiach. Romantyczny nastrój fotografii wzbogacają pejzaże Tykocina i Doliny Narwi. Czym jest dla mnie fotografia? Bo wielu ludzi traktuje jej jako paski, bardzo dobrze. A ma tego pierwszego Zenita gdzieś wyznaczonego w szafie jako obiekt kultu. I świetnie, to są wspaniałe rzeczy. Sam kiedyś to przeżywałem. Ale ja nie mam już żadnego Zenita starego, nie wiem, gdzie ta zmiana jest. Szczerze mówiąc, nawet nie interesuje mnie to. Okazało się po tych wszystkich latach, że fotografia jest dla mnie wyłącznie narzędziem. Fotografia jest dla mnie wyłącznie narzędziem. Czymś takim, czym jest miotła dla sprzątaczki. Sprzątaczka po powrocie z pracy nie zastanawia się, gdzie jest jej ukochana miotła. Po prostu robi swoją pracę i idzie do pracy i idzie do domu. U mnie jest tak samo. Marcin Kwiatkowski, nauczyciel, fotografik, mieszka w magicznym Tykocinie. Z długiego czasu już interesuje się malarstwem romantycznym, XIX-wiecznym, w szczególności niemieckim. I może nie chciałem dosłownie przenieść ich na te obrazy, ale przynajmniej oddać ducha tego romantyzmu. Myślę, że to się udało w pewnym sensie. Tykocin i Dolina Narwi jest bardzo dobra, ponieważ są to tereny dziewicze. Są to takie tereny naturalne, gdzie ta natura jest wszechobecna dookoła nas, zresztą otacza mnie i miejsce, w którym mieszkam, miejsce, w którym żyję i z tego czerpię swoje natchnienia. Młodzi ludzie jeszcze kilkanaście lat temu wyjeżdżali z miasta, co jest normalne, ponieważ miasto jest małe, nie oferuje wielu miejsc pracy, ale za to właśnie ludzie z zewnątrz przyjeżdżają tutaj, osiedlają się. Tykocin od bardzo wielu lat ma stałą liczbę ludności, czyli te wyjazdy młodzieży nie powodują, że liczba ludności się zmniejsza. Nie, wprost przeciwnie. No, szczególnie już turyści bardzo chętnie do tego miasta przyjeżdżają. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że te skromne zdjęcia zupełnie nie wyczerpały tematu i gdybym mógł, to mam jeszcze bardzo dużo fajnych pomysłów. Wystawa fotografii Marcina Kwiatkowskiego w Galerii Sztuki Współczesnej będzie czynna do 5 grudnia.